Hej, hej, futbolowicze! Dziękujemy z całego serca za bardzo miłe przyjęcie ostatniego odcinka, który pojawił się na naszym kanale. Nie zatrzymujemy się i dalej chcemy Wam prezentować kolejne drużyny. Tym razem przedstawimy Wam inne ciekawe historie i anegdoty dotyczące dwóch klubów z województwa wielkopolskiego. Będą to Wełnianka Kiszkowo, a także Orkan Konarzewo. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, abyście byli na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Na pierwszy ogień weźmiemy pod lupę ekipę Wełnianki Kiszkowo. Powstała ona w 1948 roku, czyli tuż po II wojnie światowej. Ze względu na tak wczesne lata powstania klubu, nie udało nam się ustalić konkretnych informacji na temat funkcjonowania klubu w tamtym czasie. Lecz wiemy, że na pewno nie był to przyjazny czas na budowanie klubu. Obecnie prezesem klubu jest legenda Wełnianki pan Jan Herkowiak. Pan Jan przez 20 lat grał w klubie na pozycji obrońcy, a w późniejszych latach zaczął działać w zarządzie klubu. W tym roku obchodzi swoje 70. urodziny i gdyby nie on, to klubu w Kiszkowie mogłoby już nie być na piłkarskiej mapie Wielkopolski. Zespół Wełnianki swoje domowe spotkania rozgrywa na obiekcie przy ulicy Szkolnej w Kiszkowie. Aktualnie klub występuje w B-klasie, lecz w swojej historii może pochwalić się występami w klasie okręgowej w latach 2008-2010, a także trzykrotnie dochodził do czwartej rundy rozgrywek Pucharu Polski w latach 2003-2009. Wełnianka Kiszkowo może pochwalić się współpracą z takimi osobami jak Konrad Ostajewski, występujący na pozycji bramkarza, w klubie od 2020 roku. W swojej karierze występował w drużynie Nielby Wągrowiec w trzeciej lidze, a także Marian Paczyński i Rafał Seifert. Oboje we wcześniejszych latach występowali w drużynie Huraganu Pobiedziska. Warto wspomnieć również o panu Marku Błachowiaku, który jest wieloletnim kibicem klubu. Pan Marek jest obecny prawie na każdym meczu Wełnianki i śledzi poczynania klubu w mediach społecznościowych. Zdarzyło się również, że jechał razem z drużyną na mecze wyjazdowe. Anegdotą z życia klubu jest wyjazd drużyny młodzieżowej z 2015 roku. Podczas podróży do Kobylnicy na mecz z Piastem, autokar, którym jechała cała drużyna, uległ awarii i trenerzy drużyny musieli pchać autobus. Gdy po tej sytuacji w końcu dojechali na miejsce spotkania, okazało się, że murawa, na której mają zaraz zagrać mecz, była niczym stadion narodowy przed meczem z Anglią. Warunki atmosferyczne nie przeszkadzały jednak w znaczący sposób w rozegraniu spotkania. Lecz ta sytuacja jest nieraz wspominana przez ówczesnych trenerów grup młodzieżowych. Przykra sytuacja miała miejsce w sezonie 2016-2017 w derbowym spotkaniu pomiędzy Lechitą Kłecko a Wełnianką Kiszkowo. Mecz został przedwcześnie zakończony. W pierwszej połowie kibice Wełnianki odpalili race i wrzucili je na płytę boiska. Sędzia spotkania musiał przerwać mecz, aby organizator miał czas na posprzątanie po tym incydencie. W drugiej połowie emocje osiągnęły kulminacyjny moment w 69. minucie spotkania, gdy sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy. Pomiędzy zawodnikami drużyn wywiązała się awantura, a kibice Wełnianki wtargnęli na murawę. To właśnie po tym zajściu sędzia zakończył spotkanie i przyznał walkover dla gospodarzy. Celem drużyny w obecnym sezonie jest zdobycie jak największej ilości punktów, a także zgrywanie się zawodników, ponieważ kadra zespołu opiera się głównie na młodych zawodnikach klubu. W następnych latach klub chce wywalczyć awans do A-klasy. Drugą drużynę, którą chcemy Wam dzisiaj przedstawić, to Orkan Konarzewo. Początki historii klubu w Konarzewie notuje się na rok 1948. W tym czasie panowie pan Piotr Kołodziejczyk, Franciszek Matuszewski i Seweryn Jankowiak założyli grupę sportową. Rok później, czyli w 1949 roku, drużyna została zgłoszona do rozgrywek. W początkowych latach działalności klubu związana była z ruchem strażackim, a zespół nosił nazwę LZS Iskra. Było tak aż do lat 70. XX wieku. Warto wspomnieć, że klub z Konarzewa występował pod czterema różnymi nazwami. LZS Konarzewo, Iskra Konarzewo, aż wreszcie w nazwie pojawił się Orkan. Orkan, czyli huragan, cyklon tropikalny. Przez krótki czas klub nosił również nazwę sponsora, czyli Orkan Animex Konarzewo. Zespół Orkanu rozgrywa swoje domowe mecze na stadionie usytuowanym na ulicy Poznańskiej w Konarzewie. Obiekt ten wyposażony jest w 150 miejsc siedzących, a także obok głównej płyty boiska znajduje się boisko treningowe wraz z oświetleniem.
Aktualnie klub jest na fali wznoszącej i występuje w klasie okręgowej. Lecz w swojej bogatej historii przeplatał świetne występy na boiska klasy okręgowej, ówczesnej czwartej ligi, jak i również gorzkie momenty swojej przygody, jak na przykład kryzys finansowy, który dosięgnął klub w sezonie 2003-2004. Przez brak sponsorów i kłopoty natury technicznej klub przez 3 sezony nie przystąpił do rozgrywek. Warto w tym miejscu wspomnieć również o osobie, bez której nie byłoby Orkanu. Jest nim Henryk Kapciński. Pan Henryk był głównym inicjatorem reaktywacji klubu. W 2007 roku został on radnym gminy Dopiewo i w tym samym czasie drużyna ponownie została włączona do rozgrywek ligowych. Aktualnym prezesem klubu jest pan Paweł Jazy. Za to wiceprezesem zarządu jest pan Piotr Bartkowiak. To oni dbają o to, aby klub był w solidnej sytuacji finansowej, jak i również marketingowej. Klub w swojej bogatej historii może pochwalić się współpracą z takimi piłkarzami jak Piotr Cielewicz, grał on w klubie Skonarzewa w sezonie 2007-2008 na pozycji obrońcy, a w przeszłości występował m.in. w Zagłębiu Lubin w Ekstraklasie, a także wspomniany wcześniej wiceprezes Piotr Bartkowiak. W czasie, gdy był on aktywnym piłkarzem, występował na pozycji obrońcy. W późniejszych latach grał m.in. w Lechu Poznań, a także miał krótki epizod w zespole Zawisza Bydgoszcz. Po latach realizował również karierę trenerską i parę razy prowadził seniorską drużynę Orkanu. Bardzo interesującym momentem w ponad 70-letniej historii klubu był mecz z pierwszą drużyną Lecha Poznań, który odbył się w 2002 roku. Mecz ten był nagrodą w organizowanym przez nieistniejącą już Gazetę Poznańską plebiscytu Kolejosz kontra Twój klub. Drużyna Skonarzewa postanowiła wziąć udział w konkursie i zdołała go wygrać miażdżącą ilością głosów. Orkan zgromadził 1811 głosów, co okazało się średnio co czwartym kuponem wysłanym do gazety. Do pamiętnego spotkania doszło 31 maja 2002 roku. Drużyna Lecha Poznań wygrała ten mecz aż 5-0, ale ten wynik nie był najważniejszy. Zawodnicy biorący udział w tym sportowym wydarzeniu do dzisiaj wspominają możliwość zagrania z Lechem Poznań przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Bardzo ciekawą tradycją, którą może pochwalić się drużyna Orkanu, jest rozgrywany co roku, 1 stycznia, mecz z kibicami. Jest to znakomita forma integracji zawodników z fanami, a także miłe, piłkarskie rozpoczęcie nowego roku i możliwość złożenia życzeń noworocznych. Aktualnie Orkan zajmuje 1 miejsce w lidze okręgowej i coraz głośniej w Konarzewie mówi się o awansie już w tym sezonie do wyższej klasy rozgrywkowej. W kolejnych latach klub chce również ugruntować swoją pozycję w lidze i ciągle rozwijać się piłkarsko, by odnosić kolejne sukcesy w krajowych rozgrywkach. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału. Zapraszamy również do sekcji komentarzy. Może w Twojej okolicy jest klub, o którym chciałbyś zobaczyć odcinek. Kolejny materiał będzie miał swoją premierę już w następną niedzielę. Do zobaczenia!